Witam. Na tym filmie chciałam Wam pokazać ani nie konkurencję doskonałą, ani skrajnie monopol, tylko dokładnie oligopol. Oligopol, czyli taką sytuację, że na przykład mamy więcej niż jedną firmę na rynku, ale nie nieskończenie wiele niewpływających na cenę firm, czyli konkurencję doskonałą, tylko sytuację, gdy mamy jedną firmę dominującą i jest kilka tak zwanych mniejszych firm, przedsiębiorstw, które niekoniecznie mają wpływ na wielkość ceny na rynku. Najczęściej to jest tak, że to ta firma dominująca, ona wpływa na cenę rynkową i ona pierwsza decyduje o tym, ile będzie produkowała. Zaczynamy od treści zadania. Przykładowe zadanie ma następującą treść. Rynek pewnego dobra opisuje równanie i to jest zależność ceny rynkowej od ilości, jaka jest sprzedawana na tym rynku. Na tym rynku działa jedna firma dominująca, czyli o znacznym udziale rynku oraz kilka mniejszych przedsiębiorstw. Popyt rynkowy firmy dominującej, zwróćcie uwagę, to był popyt rynkowy, jakby zależność ceny od ilości całego rynku, a to jest firmy dominującej, opisuje równanie i ona jest tutaj podane. Zaś funkcja kosztów całkowitych jest podana. Oczywiście tej firmy dominującej domyślnie i mamy ustalić po pierwsze, jaka jest cena i wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa dominującego oraz jaka jest ilość dobra dostarczana przez pozostałe małe przedsiębiorstwa. Zaczynamy od tego, że każde przedsiębiorstwo, czy to jest przedsiębiorstwo dominujące w oligopolu, czy typowo monopolista, czy pojedyncza firma w konkurencji doskonałej, każda firma dąży do maksymalnego zysku. Żadna firma nie jest instytucją charytatywną, jak my to mówimy. My zawsze dążymy do jak najwyższego możliwego zysku. Żeby matematycznie wyznaczyć, ile powinna taka firma produkować, żeby osiągnąć możliwie najwyższy zysk, my matematycznie musimy uzyskać taką wielkość produkcji, dla której pochodna z zysku równa się 0. I zaczynamy od tego, że pochodna z zysku równa 0 sprowadza nam warunek, który obowiązuje czy w konkurencji doskonałej, w monopolu, czy w oligopolu. To jest warunek na maksymalizację zysku. On mówi o tym, że marginalny przychód musi się zrównać z marginalnym kosztem. I z tego przyrównania musimy określić taką wielkość produkcji, która powiedzmy spełnia, że lewa strona jest równa prawej. Zaczynamy od tego, że w tej firmie tutaj popyt rynkowy, czyli jako zależność ceny i ilości między sobą, ma następującą postać. Żeby wyznaczyć marginalny przychód, my musimy mieć przychód całkowity. I teraz, żeby to teraz to zrobić, to z tego równania wyznaczamy, jakby przekształcamy je na wzór na P, czyli 60, tutaj 160, o może tutaj będzie łatwiej to pokazać, z tego równania 160 przechodzi na drugą stronę i oba elementy z równania po lewej stronie dzielimy przez minus 2. Wtedy otrzymujemy taki wzór na cenę, że to jest 80 minus 1/2 ilość, czyli Q. I teraz, tak jak zawsze, przychód całkowity dla tej firmy dominującej, bo tutaj chodzi o firmę dominującą, wyznaczamy jako przemnożenie ceny razy ilość tutaj tej firmy dominującej, ile ona będzie produkować. A ona zawsze będzie produkować po cenie, którą ona sobie sama ustaliła, razy ilość. I wówczas taki przychód całkowity po przemnożeniu tego środka razy QD powstaje nam ten zapis. Czyli po prostu podnosimy tu do kwadratu, tutaj dopisujemy QD. I teraz, jak wiemy, marginalny przychód stanowi pochodną z przychodu całkowitego, czyli faktycznie liczę pochodną, gdyby to był x i tutaj x, to mam 80x minus 0,5 razy x do kwadratu. Zwykła, najprostsza pochodna, mamy tutaj pochodną z jakby funkcji z jedną niewiadomą, czyli mamy 80 minus QD. Dlaczego? Bo 80x to jest 80 pochodna i tutaj z tego elementu względem QD to oznacza, że ta dwójka jest tutaj postawiona i przepisuje Q, ale do potęgi o 1 mniej i dlatego tu jest po prostu minus QD.
I teraz w związku z tym, że mamy przyrównać tutaj marginalny przychód do marginalnego kosztu, to my musimy ten marginalny koszt wyznaczyć. Oczywiście firmy dominującej. Jeżeli wiemy, jak wygląda funkcja kosztów całkowitych, możemy w tym momencie policzyć pochodną właśnie tych kosztów całkowitych. W tym momencie traktując, że Q to jest jedyna niewiadoma i względem niej liczymy zwykłą, najprostszą pochodną. Tutaj pamiętamy, że jeżeli jest dowolna potęga, to przenosimy ją przed znak tego Q, podnosimy to do potęgi o jeden mniej, czyli do pierwszej. Pochodna z 40 Q względem Q to jest po prostu 40 razy 1 domyślnie, no i pochodne z elementu stałego to jest 0. Dlatego w tym momencie pochodna to jest dla nas Q plus 40. Dalej, następnym elementem jest to, że wracamy do tego naszego głównego wątku, który musieliśmy, powiedzmy, mamy wyznaczyć, bo ciągle nam chodzi o to, że firma ma dążyć do maksymalizacji zysku i my musimy ustalić wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa dominującego. Żadna firma racjonalnie postępująca nie będzie produkowała ani mniej, ani więcej niż tylko tyle, żeby osiągnąć możliwy najwyższy zysk. Wiadomo, to jest teoria, to są zadania czysto teoretyczne, ale w przypadku mikroekonomii czy ekonomii menedżerskiej te zadanka są bardzo uproszczone formą i musimy pamiętać o tym, że każda firma, jeżeli chcemy ustalić, ile produkuje, to tyle, żeby osiągnąć najwyższy zysk. I w związku z tym pojawia nam się ten warunek, do którego teraz będziemy podstawiać, ile konkretnie wynosiło MR oraz ile wynosiło konkretnie MC. I musimy z tego określić, jaka jest wielkość produkcji. Jeżeli właśnie przyrównaliśmy jedną u nas stronę do drugiej, czyli tutaj MR do MC, to jeżeli tutaj na przykład to Q przerzucę na drugą stronę, będzie minus 2Q, a 80 przerzucam na drugą stronę i będzie minus 40. W związku z tym będziemy mogli rozwiązać takie równanie i otrzymamy tutaj wielkość produkcji firmy dominującej w przeliczeniu 20 sztuk. Tyle będziemy produkować przez firmę dominującą. Drugim elementem, który tutaj mamy w tym podpunkcie A ustalić, to nie tylko wielkość sprzedaży tej firmy dominującej, ale również po jakiej cenie ta firma będzie sprzedawała swoje wyroby. Jak już wiemy, firma nasza będzie sprzedawała po cenie, którą sama sobie ustala, mówiąc w ten sposób. Czyli jeżeli wiemy, że będzie sprzedawała Q równe 20, to do tej funkcji ceny podstawiamy razy 20 i to, co otrzymamy, to będzie cena jednostkowa każdego z tych 20 sztuk. Pozostałe firmy będą sprzedawały produkt po takiej samej cenie. Jest to bardzo ważne, bo w tym momencie one, powiedzmy, są dosłownie zdominowane przez naszego głównego gracza na rynku. I teraz, żeby się dowiedzieć, w tym momencie, jeżeli oni, powiedzmy, będą sprzedawać po takiej samej cenie, co firma dominująca, to wiemy, że oni tutaj, jak zwrócicie uwagę, jeżeli powiedzmy, firma dominująca ustali na rynku cenę równą 70, to na rynku, czyli tutaj zobaczcie, ta zależność jest typowo rynkowa. Tutaj do tego równania mamy możliwość podstawienia, jeżeli cena jest 70, to ile sztuk na rynku będzie sprzedawanych. A więc na rynku będzie sprzedawanych 30 sztuk. W podpunkcie B zostaje nam odpowiedzieć w ramach tego zadania na pytanie, jaką ilość dobra dostarczają pozostałe przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Nie jest to w żaden sposób bardzo skomplikowane pytanie, ale warto, powiedzmy, się nad tym zastanowić. Jeżeli wiemy, że na rynku przy cenie równej 70 nasi konsumenci będą chcieli kupować 30 sztuk, a firma dominująca chce produkować 20 sztuk, to oznacza, że pozostałe firmy będą w tym momencie mogły sprzedawać pozostałe
10 sztuk. I można w tym momencie to tak uzasadnić, że przy tej cenie konsumenci chcą kupować 30 sztuk, z czego 30 sztuk sprzedaje firma dominująca, czyli pozostałe małe przedsiębiorstwa uzupełniają ten niezrealizowany popyt, czyli one, te firmy, kilka małych firm nie wpływających na cenę, będzie produkowało 10 sztuk. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.